Dzień dobry, czołem strażacy. Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszy dzień wakacji 2024 roku, w sobotę 22 czerwca. Witając wszystkich, pragnę uczynić to hasłami dzisiejszego sobotniego dnia, które proponuje nam broszura z Biblią na co dzień. A są to słowa wyjęte z psalmu 6, gdzie w wierszu 3 i 4 czytam. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem słaby. Uzdrów mnie, bo dusza moja bardzo się zatrwożyła. A Pan Jezus w Ewangelii według świętego Mateusza powiada. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Łaskawy i dobrotliwy Boże, stajemy przed Twoim majestatem i prosimy o Twoje ukojenie. Prosimy o Twój pokój i prosimy o radość, którą Ty nam dajesz. Racz błogosławić to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Wczoraj zakończyliśmy uroczyście kolejny rok szkolny 2023/24. Rozpoczął się wymarzony dla przede wszystkim uczniów piękny wakacyjny czas. Ale niektórzy w ten wakacyjny czas wchodzą z wieloma lękami, obawami, troskami. Może są zagubieni, zatroskani, ale w swoim zatroskaniu szukają szczególnych chwil, szczególnych miejsc, które mogliby w czasie wakacyjnej wędrówki odwiedzić i tam nabierać sił, tam poznawać piękno Bożego stworzenia, tam poznawać drugiego człowieka, zawierać nowe znajomości, ale tam przede wszystkim doświadczać Boga. I dlatego i ja dołączam do tych, którzy przygotowują wakacyjną wędrówkę. Otwieram szafę, sięgam po atlas i szukam miejsc, które warto byłoby odwiedzić. Patrzę na mapę, jak najlepiej dotrzeć do celu. Ale myśląc o drodze, zdaję sobie z tego sprawę, że jestem człowiekiem słabym, wątłym. Ja mogę planować, ale Bóg może ma inne plany. Pamiętam o tym, że Boża wola jest dobrą i łaskawą, myślącą nie o przygnębieniu człowieka, nie o zasmuceniu, nie o zadaniu bólu, ale myśląca o dobru człowieka, myśląca o zbawieniu, o ratunku człowieka. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że jestem jak każdy człowiek obciążony wieloma troskami, problemami, kłopotami, przeciwieństwami losu. Czasami wydaje się, że jestem sam na placu boju. Czasami wydaje mi się, że już dalej nie jestem w stanie. Innym razem muszę zrzucić okulary i wytrzeć łzy, które spływają z oczu. Ale są to łzy nie tyle szczęścia i radości, co łzy przygnębienia, łzy bezsilności. Ale muszę zdawać sobie z tego sprawę, że na wakacyjnych drogach i ścieżkach życia, i nie tylko na nich, nie jestem sam, ale jest ze mną Chrystus Pan, ten, który powiada, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Dlatego, drogi słuchaczu, drogi przyjacielu, planując wakacyjną wędrówkę, rozpoczynając ten wymarzony, upragniony czas, pamiętaj, że jest Jezus Chrystus. I chociaż zaczyna się ten wakacyjny czas, to wszelkiego rodzaju troski i problemy pozostają. Ale możesz te sprawy i powinieneś powierzyć je
Jezusowi Chrystusowi. To właśnie ten Jezus, ten, którego wyznajesz, do którego się przyznajesz, mówi: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, którzy jesteście obciążeni pracą, którzy nie wiecie, co dalej, co począć. Ja wam pomogę. Pamiętaj, aby każdy wakacyjny dzień rozpoczynać z Bogiem w Bogu i przy Bogu. Pamiętaj, aby każdy wakacyjny czas kończyć westchnieniem do Boga, spotkaniem z żywym, prawdziwym Bogiem. Bo jeśli On z nami, któż przeciwko nam? Na pewno nikt. I On będzie naszym wsparciem i naszą wakacyjną radością. Diakonisa Basilea Schling powiedziała: Bóg swojej miłości i wszechmocy ma dla ciebie przygotowane dokładnie tyle sił i pomocy, ile potrzebujesz. Nie jesteś sam. Jest z tobą Chrystus Pan. I tegoż Chrystusa na wszystkich ścieżkach dzisiejszego życia, dzisiejszej strażackiej służby, ale i nie tylko dzisiejszej, wszystkich życzę wam, drodzy słuchacze, drodzy strażacy. Niech Bóg ma was w swojej opiece. Pozostańcie z Bogiem. Strażacy, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Niech Bóg wam błogosławi.